Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trybu Extreme Battle Mode z Resident Evil 2 z 1998 roku. Zaczynamy. Level pierwszy. Tym razem ogramy sobie może Aidą Wong, bo nią jest tak w sumie najtrudniej. Później tamtymi postaciami to już jakoś pójdzie. Ale Ada ma takie dość dziwne przedmioty w swoim ekwipunku. To wszystko jest to samo, więc ja to pominę. I idziemy. Ribony zostawiamy. Pistolet też. Dobra, może tak. Ekwipujemy sobie kuszę, bo ona jest dość dobra na zombie. I zaczynamy zabawę. Ciekawe jak pójdzie. Zobaczę, czy ten właśnie auto nacelowywanie. Aż kurde. Oczywiście zostałem użarty na samym wstępie. Wow, jakie slow-mo. O, dobra, już normalnie. Okej. Ciekawe jak będzie z tymi bombami tym razem, czy znowu tak śmiesznie jak ostatnio? Nie ma żadnego tutaj, git. Git majonez. O, pająków też nie ma, ja. Nieźle. Przynajmniej będę miał spokojną głowę, że mnie nic tu nie zezre. Ale tutaj mam obawy, że mogą być roślinki, a jak będą, to będzie trochę słabo. Dobra. Zbieramy bełty. Wow. Dobra, udało się. Pykło. Git. Git majonez. Dobra. Najgorszą chyba, najgorszy moment mamy za sobą. Niech tu podejdzie jakiś burek. Kurde, mocne te psy są. No, ej. Dobra. Okej. I tak, postaciami innymi niż Chris będziemy musieli jeszcze zrobić sobie dodatkową wycieczkę po bazukę, bo Chris już miał ogólnie pierwotnie w ekwipunku tą bazukę, a tutaj niestety musimy się jeszcze trochę pospacerować. Namęczyć się trochę. W sumie tam nie będzie takie bardzo
skomplikowane, ale... Dobra, zrobimy tak jak ostatnim razem. Schowamy sobie tą roślinkę. I na razie naboje do pistoletu. Dobra. Tą roślinkę też zbierzemy. I sobie ją schowamy. Dobra. I idziemy dalej. Tu już jest tym razem więcej zombiaków. Wtedy były tylko dwa. A teraz już... ich się trochę więcej tutaj... nakociło, że tak powiem. Dobra. Spróbujemy go wyminąć jakoś tak. Wow! Dobra. Git. Ada jakieś ma szybsze ruchy, bardziej zwinna jest. Dobra. Pierwszy etap za nami. Nieźle. 5 minut. Czy będzie rekord? Zobaczymy. Tak, save room. Co tutaj mamy? Więcej amunicji do handguna. Okej, odłożymy sobie. To zamiast tego, to tu i to z tym połączymy. Git. Git majonez. Myślę, czy ten karabin mi na razie będzie potrzebny, czy nie. Dobra, wezmę go na razie, zobaczymy. O. Dobra. Okej. I dobra. Więcej bełtów. Czy tu też jakieś leżą? Też. Dobrze. Kusza jest ogólnie mocną bronią, jest w sumie dobra, także... bełty zawsze spoko. O Jezu! Fuck you! Gin, nie wstawaj. Psiuny! Jeśli będą, czasami się zdarza, że nie ma. Ale raczej zazwyczaj są. Są na pewno, już słyszę jak tuptają sobie. Dobra. O Jezu. Kajtki z głowy. Idziemy dalej. Czy tu coś jest? Więcej bełtów. Zarąbiście. To głównie będziemy z tej kuszy chyba strzelać. Tego, nie wiem, czy tego handguna w ogóle będziemy ruszać, bo on w sumie jest taki... niezbyt lubię tą broń, bo bardzo szybko strzela, szybko można się wypyrkać z amunicji. Jakoś tak nie do końca mi pasuje. Także chyba tą kuszę tylko będziemy męczyć. Wow. Yeah, to był cud nad Wisłą.
Dobra. Roślinki. Mieszamy. Okej. Tu robimy zaraz, lekko odbijamy z kursu po bazukę. Ale ona się nam później przyda, także jest to, powiedziałbym, że konieczne. Tu jest więcej bełtów. Nie wiem, czy ja w ogóle wystrzelam tyle. Jest tutaj na serio sporo ich. Dobra, 240 strzał mamy w tym. To jest po prostu masakra. Możemy strzelać na lewo i prawo. No, dzięki. Fuck you. Dobra. Łokieć pięta, nie ma klienta. O! Teraz to będę miał na pewno... Tak. Myślę, użyć sobie tego, czy nie? Może na razie jeszcze nie. O nie! No dobra, teraz to może użyję. To było głupie. Bardzo głupie nawet, bym powiedział. Tu teraz najgorsze pomieszczenie. Z psiunami. Wow! No pozdrawiam, nie przeżyję tego chyba. Dobra, mam caution. Nie jest źle. Uff, teraz, żeby tylko się udało zebrać tą bazukę. Dobra. Mamy 10 rakietek, także możemy szaleć też. Wow. Slow-mo. Dobra. Kurczę, niepokoi mnie to. Nasz stan zdrowia. Do tej pory szło nawet nieźle, ale zawsze tutaj przeważnie mnie zawsze gryzą tutaj te psy. Byleby do save roomu później, to już się jakoś przeżyje. Wow. Ups. Okej. Teraz te psiuny kolejne tutaj, chyba je po prostu pozabijam, żeby było bezpieczniej. Dobra. Za duże ryzyko podjąłbym, jakbym chciał ich wszystkich ominąć. Także... A i tak strzał mamy dużo, także luzik. No Jezu. Tam będą naboje do handguna, to nawet po nie nie idę. Szkoda czasu. Tu teraz te lizardy. Kolejne. Stresująca sytuacja kolejna.
O, nie ma ich. Kurczę. Nieźle. Okej. A teraz tak. Weźmiemy sobie tą roślinkę. I tak zaraz będziemy mieć jedną albo dwie kolejne dodatkowe to. Może zostawimy na razie ten karabin. I użyjemy sobie tej roślinki. Dobra. Idziemy do piwnicy. Tym razem jedna roślinka czerwona. Trochę słabo, ale może damy radę. Dobra, więcej bełtów. Połączymy sobie tutaj roślinkę. I schowamy ją. Przeładujemy i lecimy dalej z tym koksem. Dobra, pykło. Uuu, 9 minut, najdłużej chyba. Jak na razie. No i teraz nasze ukochane bomby. Może z bombami pójdzie szybciej i nadrobimy. Kto wie. Aż kurde, przyciski mi się jakoś dzisiaj mylą, nie wiem czemu. Wow. Jakoś teraz gorzej crashuje. Jak Chrisem przechodziłem, to nie było takich bardzo crashów, ale okej. Dobra, więcej bełtów. Dobra, może tego już nie będę nawet brał. I tak wystarczy w zupełności. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Dobra. Okej. Dobra. Lizardy. Jeśli będą, czasami też to ich nie ma. Jest. Okej. Ło, było blisko. Bliziutko. Dobra, pająki. Please. Dobra. Czy będzie tu bomba, czy nie będzie? Zazwyczaj jest.
Jest. Dobra, mamy pierwszą bombę. Teraz pająki jakoś tak przebrnąć w miarę, by było miło. Wow. Jo, ale to było niezłe w sumie. Ptaszki to już tam łatwo. Dobra, tutaj tyranty. Jak inni przeciwnicy znikają, to akurat tyranty nie znikają. Dobra. Dobra. Teraz zobaczymy, co nas tutaj w sumie. Wejdę, chociaż zobaczę, co tam jest. Czy są lizardy, czy nie ma. Dwa lizardy i się zastanawiam, czy się opyla. Chyba nie. Nie opyla się. Weźmy sobie roślinki, tutaj są. Dużo roślinek. Połączymy sobie i będziemy mieć przynajmniej jakieś takie zabezpieczenie, jakiekolwiek chociaż. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy druga bomba jest w tym pomieszczeniu z roślinkami, czy nie. Jakoś mniej tych przeciwników jest w tym... w tej próbie Aidom niż było Chrisem. Nie wiem. Chyba po prostu miałem farta i trafiłem akurat na takie. Tutaj to bazuką ich zabijemy, mamy tyle strzałów, że... Au. Dostałem w jabłko, ale chyba... Dobra, nie ma. Podejrzane. Będzie trzeba... Teraz pójdę najpierw do tego pomieszczenia, gdzie te lizardy były i trujące roślinki. Dobra, udało się. No tutaj to chyba mi się już nie uda. Dobra. Odwiedzamy psiuny teraz. Dobra, tu żadnego nie ma. Gdzie ona w ogóle to strzeliła? O, tylko jeden chyba tutaj jest. Nie narzekam. Dobra, coś mnie trochę dziabnął, ale może... Wow. Dobra, pykło. Dobra. Okej.
Zobaczymy. Okej. Wezmę sobie bazukę na wszelki wypadek. Jakby trzeba użyć siły przeciwko roślinkom zatrutym. Nie ma bomby! Niedobrze. Dwie miejscówki już mamy skreślone. Idziemy do kolejnej. Idziemy do sali konferencyjnej zobaczyć. Myślę, może dla odmiany teraz weźmiemy karabin, tak żeby było urozmaicenie jakieś. W sumie czemu nie? Schowamy sobie to. Okej. Kurde, jakie mocne! 10% mi zabrali. Mocne te zombiaki są jakieś. Tą kuszą jednak chyba było lepiej, ale... Ale można spróbować. Okej. Dobra. Roślinki. Dobra, mamy drugą. Biuro Stars teraz przeszukamy, zobaczymy czy jest. Jakoś szybciej mi się wydaje, że to idzie teraz niż wtedy szło. Dobra. Pykło. Dobra. Psiska mamy. Unicestwione. Dobra, mamy trzecią bombę. To wszystko zależy od szczęścia po prostu. Tak mi się wydaje. Otwarta, że gdzie akurat będzie bomba.
Pokój z lizardami z laboratorium. Najgorsze. Dobra, udało się. Nice. Idziemy do pomieszczenia z trybkiem. Bazuczkę potrzebujemy. Okej. Okay. Ciekawe. Jest! Czwarta bomba, jej, tylko muszę użyć apteczkę niestety. No inaczej nie zabiorę, brakło mi miejsca. No i git. Tym razem mieliśmy więcej szczęścia niż Chrisem. No i git. Pykło. Nawet nieźle. Przyznać muszę. Tej cutscenki nie da się pominąć. Jakby się dało, to bym pominął, ale nie da się. Za każdym razem będziecie musieli oglądać. Tak. Tych napisów też się nie da pominąć, niestety. I zobaczymy. Wow, pobiłem rekord, jej. Fajnie. No całe prawie ponad 3 minuty, jej. Git. Dobra. To bardzo wam dziękuję serdecznie za obejrzenie kolejnej części. Wyczekujcie kolejnej. Do zobaczenia, cześć.